Wskazujemy innych sędziów do powołania na wyższe urzędy sędziowskie i tak dalej. Czyli za wykonywanie czynności służbowych jesteśmy ścigani. No, z zaskoczeniem przyjęliśmy odpowiedzi dyrektora generalnego, który nie był w stanie odpowiedzieć na żadne, nawet najprostsze pytanie. Pan Kobos pracował w MSZ? Czy? No, dla widziała pani Wawrzyka umowę pracy, o pracę? Ale to ma znaczenie, pan publicznie mówił, że nie ma afery wizowej. Ja powtarzam, że nie mam afery wizowej. 15 promila. Nareszcie sam neosędzia Maciej Nawacki przyznaje, że jest ścigany, a jest ścigany za ściganie normalnych sędziów, bo sam jest neosędzią. Ścigał normalnych sędziów za to, że ci dbali o to, by w Polsce jak najszybciej wróciła praworządność, a teraz jest zdziwiony, że sam jest ścigany. Także dzisiaj prawdziwy nalot Grubarczyka na siedzibę Wód Polskich. PiSowcy naprawdę są zdziwieni tym, że każdy odmawia im dostępu do jakichkolwiek kluczowych informacji. A to z jednego powodu, że od kilku dni, od czasu powodzi, po prostu sączą ruską dezinformację. Także dzisiaj przeniesiemy się do Sejmu, gdzie trwa rozliczenie gangu Rała i Wawrzyka. Rał i Wawrzyk przyznają, że choć Kobos bywał w siedzibie MFZ, a sam jest oskarżany o korupcję, to nie miał żadnej umowy, więc formalnie o takim stosunku pracy mówić nie można. Adam Bysiek, dzień dobry. Zapraszam Państwa na urodzinowe wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy od informacji i od wyrazu twarzy, na który wszyscy długo czekaliśmy, aż te kreatury sędziowskie typu Nawacki zostaną rozliczone za to bezprawie, jakiego dopuszczali się na przestrzeni minionych 8 lat rządów ZIEP i SUW Polowców w polskim sądownictwie i w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadszedł ten czas, jak wyją, jak skowyczą, jaki jazgot wydają z siebie przed budynkiem sądu, gdy okazuje się, że to teraz oni staną przed, ale już legalnie uformowaną Izbą Dyscyplinarną, że to oni będą rozliczeni za tą chucpę, za sprzedanie się Ziobrze, za to, że pogwałcili wszelkie normy etyki sędziowskiej tylko po to, by móc liczyć na awans, apanaże, ekstra kasę i oczywiście na trochę władzy. Zobaczcie Państwo, ileż w nich arogancji, ale to też taki miły obrazek, bo w końcu możemy zobaczyć, jak ten terror praworządności, którego tak bali się PiSowcy, z którym tak chcieli walczyć, dzisiaj dosięga tych, którzy walczyli z praworządnością, sędzią Tuleją i innymi, którzy cały czas na ulicy, nawet w Marszu Tysiąca Tuch, walczyli o to, by każda i każdy z nas miał prawo do uczciwego sądu. Wskazujemy innych sędziów do powołania na wyższe urzędy sędziowskie i tak dalej. Czyli za wykonywanie czynności służbowych jesteśmy ścigani. Dodatkowo jestem też ścigany przez kolejnego rzecznika ad hoc powołane, czyli nominata władzy wykonawczej, nominata pana Bodnara, tak? Nominata politycznego, jestem ścigany. Woli ścisłości, bo może ogląda nas też ktoś, kto o tym nie ma pojęcia, to my panu Nawackiemu przypomnimy. Panie Nawacki, nie jest pan ścigany, jest pan tylko rozliczany za bezprawie, którego pan się dopuszczał. Skandalem jest to, że ma pan w ogóle możliwość organizowania konferencji prasowej, bo w normalnym, cywilizowanym państwie prawa, a nie państwie postpisowskim, takie osoby jak pan na swoje sprawy już dawno oczekiwałyby przynajmniej w warunkach jakiejś stosunkowej izolacji po to, by nie móc siać po pierwsze dezinformacji, a po drugie, by nie móc wpływać na zeznania tych, którzy najpewniej pana obciążą. Przez 8 lat był pan jednym z tych, którzy trzymali nóż autorytaryzmu głęboko przyciśnięty do gardeł sędziów tych niezależnych, tych, z których pan się śmiał. Nie miał pan problemu z tym, by po prostu pogwałcić wszelkie normy etyczne, by nawet olać znajomość koleżeńską z sędziami, z którymi kształcił się pan na tym samym roku. Mieliście takich samych wykładowców, uczyli was tego samego prawa, z tym, że oni tego prawa przestrzegali, a pan je regularnie łamał, przy okazji próbując łamać kręgosłupy tym, którzy walczyli o praworządność. W związku z tym nikt pana nie represjonuje, proszę nie kłamać, nikt pana nie ściga, nikt pana nie chce dojechać, jak to mówi pana kolega z HAB, również neosędzia. Jedyną kwestią jest rozliczenie i niech pan zapamięta, rozliczenie to nie żadna zemsta, to po prostu
matematyka. A co Państwo sądzicie o jazgocie Nawackiego? Zachęcam do napisania komentarza. Temat numer dwa. Dzisiaj to nalot Grubarczyka. Od dawna, od 2 tygodni Państwo doskonale słyszycie, że trwa akcja dezinformacyjna PiS-u. Oczywiście jest to na rękę Rosjanom. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne zadanie, by w obliczu tragedii jeszcze ludzi wprowadzać w błąd, szczując na różne mniejszości, czy próbując ugrać coś dla siebie na krzywdzie tych najbiedniejszych. Jednak są na tyle bezczelni posłowie, jak poseł Grubarczyk, który idzie na kontrolę poselską do Wód Polskich, licząc na to, że uzyska w czasie, gdy trwa sztab kryzysowy, jakiekolwiek informacje, które mogłyby później posłużyć PiS-owi do antyrządowej, czy nawet antypolskiej dosłownie narracji. No, jak relacjonuje tą wizytę sam Grubarczyk i również jak po tej stronie PiS-u słychać wycie, zobaczcie sami, a potem sami stwierdzicie, że znakomicie. Jesteśmy po kontroli poselskiej w Ministerstwie Infrastruktury. Oczywiście temat dotyczył powodzi, całej procedury informacyjnej i reakcyjnej w tym zakresie. No, z zaskoczeniem przyjęliśmy odpowiedzi dyrektora generalnego, który nie był w stanie odpowiedzieć na żadne, nawet najprostsze pytanie, nawet na to, czy oni zebrali się tutaj w ramach swojego kierownictwa, żeby uzgodnić, czy żeby poinformować się o zagrożeniach. Niestety wygląda na to, że to ministerstwo niewiele zrobiło w kontekście powodzi. Szanowni Państwo, Donald Tusk uspokajał w piątek 13, mówił, że prognozy nie są przesadnie pesymistyczne i to uśpienie niestety jest nadal, jest cały czas, a urzędnicy powinni pracować nad tym, jak wyjść z tego powodziowego impasu, jak pomóc powodzianom w tym, aby odbudować infrastrukturę, tą infrastrukturę użyteczności publicznej, ale również domy, jak wspomóc biznes w tym, aby bardzo szybko wyjść z tego kryzysu powodziowego. Nie ma takiego pomysłu, nie ma takich chyba nawet chęci działania na rzecz powodzian. Smutne, ale prawdziwe. Tak wygląda w tej chwili państwo Tuska. Na pewno będziemy kontynuować i dociekać całej historii tej powodzi, bo to, co zrobił minister Klimczak i cała ta koalicja 13 grudnia jest po prostu skandaliczna. No musimy też serio skomentować, no nie ma co się dziwić, że PiS-owcom odmawiana jest taka informacja, wystarczy spojrzeć, gdzie oni są stałymi gośćmi, gdzie najczęściej można ich spotkać. No jest to oczywiście ściek Republika, gdzie ruska propaganda sączona jest naprawdę bardzo szerokim i ciepłym strumieniem, trafia do uszu ludzi podatnych na manipulacje, często ludzi, którzy należą do skrajnie różnych organizacji skrajnych, typu Kamractwo czy inni foliarze, którzy właśnie na ogłupianiu społeczeństwa próbują dorobić się zasięgu czy innej gratyfikacji za swój współudział w pisowskiej propagandzie. Więc bardzo dobrze. Ja oczywiście cały czas optuję za delegalizacją tej partii, bo gdybyśmy ją zdelegalizowali, to nie byłby problemu motania się czy konieczności wysłuchania tego typu ludzi jak Grubarczyk, którzy należą do tego środowiska suchpolowsko-pisowskiego tylko dlatego, że liczą na powrót do władzy niedoczekanie. Tylko delegalizacja tej partii i oczywiście ziobrystów może przysłużyć się Polsce z pożytkiem i sprawić, że w końcu ostatecznie pożegnamy ten mafijny, przestępczy układ już raz na zawsze. A co Państwo sądzicie o akcji Grubarczyka, o tych propagandowych filmikach? Również zachęcam do dyskusji w komentarzach. Temat numer 3. Dzisiaj to rał i wałżyk, bo wróciła afera wizowa. Pytania po artykule Gazety Wyborczej. 366 tysięcy wiz. Wczoraj z Państwem o tym i z Mariuszem Gzylem przez godzinę 30 dyskutowaliśmy. Można było do nas dzwonić. Dzisiaj również taka szansa będzie, a podyskutujemy o Ziobrze. Ale teraz o tym, co było w Sejmie. No, tam oczywiście próba negowania wszystkiego. Afery nie było, aferki też nie było, twierdzi prezes. No i nawet ci ludzie dzisiaj konfrontowani z informacjami, które dotarła Gazeta Wyborcza, nie są w stanie po prostu powiedzieć tak, no parę wiz sprzedaliśmy. Edgard Kobos, inni mafiozi wchodzili spokojnie do MFZ-u, legalnie kradli wizy i sprzedawali je niczym na bazarach budynku MFZ-u, robiąc z niego de facto siedzibę członków mafii PiS. Nie, oni twierdzą, że nie można nakreślić, że Edgar Kobos wchodził
do tego budynku, bo nie miał umowy o pracę. A że handlował tam wizami i prowadził korupcyjny proceder, no na to nie mam umowy, na to nie mam papieru, no więc skoro on tego nie przyjął, to i Rau i Wawrzyk również tego nie będą komentowali. Dlaczego pan mówił, że nie ma afery wizowej, jak teraz między innymi Mariusz Kamiński zeznał, że od wielu długich miesięcy przed tym, jak poznała to opinia publiczna, były korupcyjne śledztwa? No w MSZ-cie. Nie w MSZ-cie, nie. Pan Kobos przecież pracował w MSZ-cie, pan minister Wawrzyk też pracował w MSZ-cie. Pan Kobos pracował w MSZ-cie? No, dla widziała pani umowę pracy o pracę? Ale to ma znaczenie, pan publicznie mówił, że nie ma afery wizowej. Ja powtarzam, że nie ma afery wizowej. No to... Jeśli pani zestawi 2 miliony i 338 przyspieszonych wiz, które zostały szybciej rozpatrzone i przyznane, to mamy proporcję jaką? 0,15 promila. To na koniec zaproszenie ode mnie na nasz dzisiejszy program o 21.25. Łączymy się z Państwem, można do nas dzwonić na nasz numer telefonu i na żywo mówić o tym, o czym chcecie powiedzieć. Dzisiaj tematem przewodnim Zbigniew Ziobro i jego choroba, bo biegli orzekli, że może spokojnie zeznawać przed komisją śledczą, a stan Zbyszka, stan Zbigniewa Zero, podobno diametralnie się poprawił. Niepodobno, takie są wyniki badań i opinii lekarzy biegłych sądowych. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, zapraszam na dzisiaj, na 21.25 otwarta antena na żywo. Oczywiście także do tego, by czytać nas w checkpress.pl i do tego, by kliknąć subskrybuj, bo dzięki temu my rozwijamy nasz kanał, a Państwo jesteście z Bezprawiem PiS na bieżąco. Dobrego i spokojnego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia. Wieczorem punktualnie 21.25 to tyle na teraz, a później oczywiście temat Zbigniewa Zero vel Ziobro. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.